protesty, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowo.com. Tak, zdajemy sobie doskonale z tego sprawę, że wszyscy teraz zadają sobie pytanie, a co to za dziwactwo dzisiaj dotarło do Skuterowo.com? To, szanowne panie i panowie, jeden z prototypów Riechu Muse 20 Protoplasta wersji 30. Skuter z wtyczką. To totalna nowość na polskim rynku. Ten elektrowóz dopiero wchodzi do sprzedaży, a egzemplarz, który widzicie przed dosłownie chwilą, dojechał do naszego kraju prosto z Hiszpanii. Na pierwszy rzut oka każdy robi skrzywioną minę. To skuter, rower elektryczny czy hulajnoga. To pełnoprawny skuter i motorower, a w wyższej wersji tej klasyfikacji prawnej motocykl, który trzeba zarejestrować i ubezpieczyć, żeby można było w pełni legalnie na nim śmigać po drogach publicznych. No to ruszamy. To bardzo dziwne uczucie. Nie odpalamy silnika, nie czekamy na załączenie się ssania, nie majtamy biegami, po prostu przekręcamy kluczyk, skręcamy manetkę w cudzysłowie gazu i jedziemy. Moment obrotowy jest całkiem spory podczas ruszania i można doświadczyć motyli w brzuchu podczas pierwszych metrów. To bardzo przyjemne. Dalej orientujemy się, że prędkość 45 to maksimum narzucone przez prawodawców. Muse 30, na którego już przyjmowane są zamówienia, z kolei nie posiada żadnych ograniczeń, ale za to wymaga prawa jazdy. Po kilku minutach możemy się skupić już na zawieszeniu. To jest naprawdę ekstra. W połączeniu z dużymi kołami działa doskonale. To idealna cecha dla miejskiego elektryka. To skuter widmo, którego nie słychać. Cenne są wszystkie spojrzenia ludzi, którzy stykają się z jadącym Riechu. Patrzą po prostu jak na kosmitę. Muse naprawdę nie wydaje żadnych dźwięków, no może trochę. Przy niektórych prędkościach też słychać jakiś rezonans. Posłuchajcie. Jeszcze raz. I powiedzcie, czy to może denerwować? Chyba tak. My jednak nie wiemy, czy to jest cecha egzemplarza, czy może modelu. Nasz elektryk wizualnie może szokować. Jak już wam wspominaliśmy podczas pierwszego kontaktu, nie wiadomo do końca, co to jest. Stylistyka jest dosyć zgrabna i oryginalna. Skuter wygląda bardzo lekko i w rzeczywistości też taki jest. Bez problemu poradzi sobie z nim drobna kobieta czy niskiego wzrostu nastolatek. Spięcie powoduje wygląd przedniego reflektora po prostu jak z Nysy albo z Jelcza. Nie wygląda to designersko. Z pozycji kierownicy pierwsze spojrzenie kieruje się w stronę deski rozdzielczej. Ta elektroniczna i elegancka. Pokazuje nam prędkość, przebieg całkowity, tryb i kontrolki poszczególnych urządzeń. Zauważyliście pewien mankament? Tak, tak, tak. Z pokrywy kontrolek schodzi lakier. I też nie wiemy, czy myśmy coś zepsuli, czy ten element najzwyczajniej w świecie jest po prostu niedorobiony. Nie patrząc na drobne niedociągnięcia, można powiedzieć, że Riechu Muse 20 i 30 to dla kogoś, kto dotychczas jeździł na spalinowcach, totalny kosmos. Pierwsze wrażenia są odlotowe, jednak czy dla zwolenników skuterów z rurą wydechową to ciekawa propozycja? Na dłuższą metę chyba nie. Mały zasięg, 40 do 50 km, to prawdziwa uciążliwość. To idealny skuter z kolei na małe, pragmatyczne wypady, na przykład do sklepu. Choć i tutaj pojawia się problem, praktycznie brak bagażnika. Dobrze, że skuter można doposażyć w kufer, na który jest sporo miejsca. Jest jeszcze jeden minus. Konieczność posiadania garażu z gniazdkiem. Kto z was taki ma? Jeśli nie masz problemów z dostępem do kontaktu, robisz krótkie trasy w mieście i nie przeszkadza ci brak spalinowego silnika, to Muse 20 i 30 może się wydawać bardzo ciekawą propozycją. Jednak czy to skuter praktyczny, czy wyłącznie do eksponowania swoich proekologicznych poglądów? Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowo.com